Przeżyliśmy także reformę ustrojową i prywatna własność i zarząd Konspolu podejmuje samodzielnie niezawisłe decyzje. Dobrze, że się Pan troszczy o mieszkańców Mieczownicy. Pytanie takie tylko, czy oni rzeczywiście też chcą pracować i uczciwie pracować, a to jest, myślę, do wyjaśnienia pomiędzy właśnie zarządem Konspolu a tymi ludźmi. Tu chyba żadne pośrednictwo, ani moje, ani Pana, no, w tej sprawie chyba wiele nie zmieni. Natomiast w temacie tutaj tirów,